Witam Was i zapraszam na kolejną teorię. Dzisiaj wracamy do wątku Jaguna Eleny, bowiem dzisiejsza teoria będzie dotyczyć tego, czy Elena jako Jagun mogłaby dotrzeć do Gwieździstej Doliny, czyli miejsca pochodzenia Jagunów. A więc zaczynajmy. W odcinku Zmiennokształtni Elena zmienia się w Jaguna. I później w odcinku dotarła ona do miejsca zwanego Skałą Wozów, czyli jak mówił wódz Zephyr, jednego z najważniejszych miejsc w historii Jagunów, które mógł otworzyć tylko Jagun. Tak też zrobił wódz Zephyr, a potem Elena. Czyli to oznacza, że Skała Wozów uznała Elenę za prawdziwego Jaguna. A tak się składa, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie przejście mogą otworzyć tylko Jaguny, a mianowicie wejście do Gwieździstej Doliny, czyli ojczyzny Jagunów, do której przejście jest otwierane tak samo jak do Skały Wozów, czyli poprzez łapę Jaguna. Czyli to może oznaczać, że skoro Elena mogła otworzyć Skałę Wozów, to mogła też czysto teoretycznie otworzyć przejście do Gwieździstej Doliny. Tylko co stałoby się potem? Więc mamy taką sytuację, że Elena dociera do Gwieździstej Doliny i prawdopodobnie spotyka króla Verago, czyli ojca Monsuna i Niko. Prawdopodobnie król Verago nie uwierzyłby na początku, że ta samica Jaguna to Elena. Bo skoro Monsun, Błysk oraz Luna na początku nie uwierzyli, że to Elena, to zapewne ojciec Monsuna również by na początku nie uwierzył w to, że Elena jest Jagunem. Że ten Jagun to Elena. Więc myślę, że dopiero gdy Błysk, Monsun oraz Luna, a także wódz Zephyr by potwierdzili, że tak, ten Jagun to Elena, to wtedy zapewne dopiero król by uwierzył. Więc zapewne potem król Verago opowiedziałby Elenie trochę o historii Jagunów i Gwieździstej Doliny, a także nauczyłby trochę Elenę, jak być Jagunem. Myślę, że byłoby to coś naprawdę fajnego do zobaczenia w ewentualnej animacji, z tego powodu, że myślę, że byłby to dobry odcinek, na przykład jakiejś krótkometrażówki z Eleny Zavaloru, gdzie Elena poznaje tak naprawdę świat Jagunów od podszewki. I dzięki temu dowiedzielibyśmy się trochę więcej, dzięki niej, o tym, jak funkcjonuje Gwieździsta Dolina oraz same Jaguny. Myślę też, że powinna się w takiej sytuacji Elena wykazać jako Jagun broniąc Gwieździstej Doliny przed zagrożeniem w takiej teoretycznej sytuacji. Dzięki temu mogłaby ona się wykazać w nowej sytuacji, w nowym miejscu. I myślę, że dzięki temu mogłaby zrobić spore wrażenie na królu Verago. A wy? Co myślicie o tej teorii? Jak według was mogłyby się dalej potoczyć losy Jaguna Eleny i jej przygody w Gwieździstej Dolinie? Dodam też, że następny odcinek to rozkminy, gdzie będę rozkminiał, dlaczego On Chao w polskiej wersji językowej filmu Mia i ja film został przetłumaczony na samicę, mimo że w oryginale był samcem. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.